Dusza jej mówi, nie potrzebujesz pośredników, żeby ze mną rozmawiać. W tobie bije źródło. Słuchaj swojego bijącego źródła. Jest to tym samym, czym jest energia kobieca. O tę energię kobiecą walczą wszelkie sztuczne boginie. Widzę ją na placu w Hiszpanii, na południu Hiszpanii. Jest gorący letni wieczór. Tańczy flamenco z mężczyzną, który jest jej bliźniaczym płomieniem. Spotkali się chwilę za późno, żeby być razem, ponieważ ten mężczyzna żeni się z kobietą, która jest w ciąży, ale która jest mu w gruncie rzeczy obojętna, jest bo jest. Widzę scenę kilka dni później, kiedy ona zostaje wieczorem napadnięta na ulicy przez kilka kobiet. Jest wśród nich ta kobieta ciężarna, partnerka mężczyzny, którego Paulina tam kocha. Są też jej jakieś koleżanki czy siostry. One przewracają ją na ulicy, biją ją, uszkadzają jej ciało, wyrywają włosy. Też włamują się do jej mieszkania i niszczą jej przedmioty należące do niej, jakieś książki, jakieś ubrania. Konsekwencją tego jest to, że Paulina ucieka z tego miasta i więcej już go nie spotyka. Paulina mówi, że ma bardzo silne libido, ale nigdy nie doświadczyła orgazmu z mężczyzną. Co jest tego przyczyną? I czym jest to libido? Ona ma w sobie bardzo silną energię, którą możemy nazwać energią kundalini, która krąży w jej ciele. Jest ona blokowana przez istotę świetlistą. Teraz zerknij na tego pana. Z tym panem się spotykała jakiś czas, jednak on nie chciał, żeby to było czymś poważnym. Widzę przy nim dużo interferencji. Jego interferencje chciały korzystać z potencjału energetycznego Pauliny. Chciały przebywać w polu energetycznym Pauliny. Czy dla niego to było czysto fizyczne, nie chciał się angażować z tego powodu dalej, tak? Jego widzę jako kogoś, kto nie podejmuje samodzielnie decyzji. W zależności od tego, co w danym momencie zostanie mu wgrane do mentalu, tak będzie się zachowywał. Trudno powiedzieć, że on czegoś chciał, czy nie chciał, po prostu tak działał. To przy okazji jeszcze tutaj związków damsko-męskich zapytajmy o to libido, o którym pisała nam Paulina. Bardzo silne libido, jednak nigdy nie osiągnęła orgazmu z mężczyzną. Jaka jest przyczyna tego problemu tutaj? Są to implanty w głowie, implanty w narządach kobiecych. Jest też przyczyną jest istota świetlista, która przemieszcza się po jej ciele, mniej więcej tak od brzucha do kolan. Widzę ingerencję bytu, który pokazuje się jako kobieta. Mówi, że jest boginią płodności. Mówi, że mogę nawet ją nazywać Isztar, jeśli chcę. I ona mówi, że ona korzysta z życia Pauliny, oddając jej swoją boginiczność. W związku z tym Paulina należy do niej. A to jest jakiś humanoid w przebraniu, czy co to za byt jest? Jakby widzę pół węża, pół humanoida, taką hybrydę. Czyli to silne libido, które odczuwa Paulina, to są implanty? Nie. Libido należy do niej, to jest jej energia kundalini, tak zwana energia kundalini, możemy ją tak nazwać, która krąży w jej ciele, jest to energia kobieca, jest to energia kreacji. Ona ma ją bardzo silną i w dużej części, tak jak wielu z nas, większość z nas ma zablokowaną, ona jej nie ma tak bardzo zablokowanej. Natomiast ona ma założony implant, który powoduje, że ta energia ma być pod kontrolą. Bo gdyby ta energia zaczęła w niej jakby tak jak powinna eksplodować, i to nawet nie chodzi o kwestie seksualne, to ona by kreowała w swoim życiu takie słowa, widzę, z prędkością światła. Czyli całą tą energię po prostu seksualną pobiera ta bogini w cudzysłowie? Do końca też nie, bo jest jakiś taki kontrakt, że Paulina jest na tyle świadoma, że też jej nie pozwala na pobieranie tej energii. Bardziej jest to kwestia kontroli, kwestia przebywania w polu energetycznym Pauliny i przekonywania jej, że one mają jakieś połączenie i Paulina ma tę energię dzięki niej. Tutaj dochodzi do jakiejś takiej manipulacji, kiedy te sztuczne twory podające się za bogów, za boginie, jakby proszą kobiety podstępem o oddawanie im swojej, czyli naszej energii, po to, żeby oni
mogli w Matrixie pokazywać nam się jako właśnie bogowie czy boginie. Tak naprawdę sami w sobie są puści, są tylko programami. A kiedy i gdzie zawarła ten kontrakt Paulina z tą boginią? Widzę ją, jak chodzi po lesie. Jest młodą dziewczyną. Widzę scenę, kiedy ona myje sobie twarz w jakimś strumyku i w pewnym momencie na poziomie eterycznym ktoś kładzie jej rękę na ramieniu i mówi, że może zobaczyć swoje odbicie w tym strumyku i zobaczyć teraz, jaka jest silna i piękna. I wtedy Paulina w tamtym życiu przegląda się w tej wodzie i przez chwilę ma taki przebłysk, że widzi bardzo potężną, piękną kobietę, która na głowie ma jakąś taką jakby złotą koronę. Ona ją pyta, czy chcesz być taka jak ja? I ona mówi, że tak. I wtedy dochodzi do zawarcia paktu pomiędzy nią a młodą, bardzo młodą dziewczyną. Bierze się to z tego, że schodząc tu dusza Pauliny, schodząc tutaj po raz pierwszy, wychodząc ze źródła, chciała tutaj przenieść informacje źródła o tym, czym jest energia kobieca. Zgodziła się na wejście w tę grę po to, żeby doświadczać bycia źródłem, czyli bycia kobietą w ciele kobiety, czyli w sztucznej rzeczywistości. Dotykać zmysłowości. Pokazuje mi swoje ciało, którym ona się zachwyca podczas jakby takiej chyba jednej z pierwszych tutaj inkarnacji. I ona jakby chce jako to źródło, czyli ta energia źródła, która jest energią kobiecą, doświadczać tutaj fuzji z energią męską, czystą energią męską, ale doświadczać tej kobiecości w sztucznym świecie, doświadczać zmysłowości, dotyku i też jakiejś formy kreacji. I nieść tą informację, czym jest kobiecość, nieść te informacje w Matrixie, w tym systemie. A jak na poziomie energetycznym ukazuje ci się ta energia seksualna, ta energia kobieca? Właśnie jak lotos, o lotosie też często rozmawiamy, rozkwita w postaci wielkiego, złożonego z wielu płatków kwiata. To teraz przejdźmy do kolejnego punktu. Paulina pyta, po co tu jestem, czym mam się zająć? Parała się różnymi zajęciami, zastanawia się, czy te pomysły jej były wygrywane przez Matrix, czy to były jej pomysły, ma totalny mętlik w głowie. Właściwie w większości tych wyborów Pauliny, jej wybory były takie, które ona czuła wtedy, w tym momencie w sobie. Paulina się dosyć szybko zmienia. Z tym też związane jest to, że pewne rzeczy już przestają jej dotyczyć i odpowiadać. Jej jakby energetyka, jej świadomość rośnie szybciej niż nadąża za tym ciało i umysł. Jej duch i dusza to jest jak jakiś super rozpędzony koń, a reszta, czyli ciało, umysł, po prostu podąża tak jak, nie wiem, kot, który próbuje go dogonić. I stąd biorą się różne jej te pomysły, to, że ona się czymś interesuje, później to okazuje się po jakimś czasie, że to już jest niewystarczające, bo jej świadomość już jest zupełnie gdzie indziej. Czyli za bardzo nie ma sensu próbować szukać odpowiedzi, czym ma się zająć, bo to może być znowu chwilowe i za chwilę może znowu zmienić jakby decyzję, tak? Ona dobrze czuje, ona bardzo dobrze czuje i to jest jedyny drogowskaz. To jest właściwie pierwsza informacja, którą ona powinna się kierować. To jest to, co ona czuje w sobie i za czym chce podążać. Dusza Pauliny mówi, że Paulina ma prawo wybierać, kim chce żyć. Tutaj Matrix zrobił coś takiego, że my nie możemy się odnaleźć. Siebie samych, ale też ludzi, dusz, które są nam bliskie, że jesteśmy porozrzucani, że często nawet jeśli się odnajdujemy, to ingerencje nie pozwalają nam na takie naprawdę prawdziwe spotkanie. Taki podstęp Matrixa, żebyśmy my czuli się zawsze inni, żebyśmy czuli się, że osoba, która jest wrażliwa, która interesuje się energetyką, żeby czuła się dziwnie, żeby czuła, że może opalała, ponieważ nie znajduje potwierdzenia swoich odczuć, swoich pragnień. Tutaj taka wioska, o której ona myśli, byłaby czymś, gdzie ludzie by mogli w jakimś sensie wspierać się na poziomie mentalnym. To mogła być taka psychiczna ulga dla niektórych, którzy tego akurat potrzebują, że nie są sami. Natomiast oczywiście to nie jest antidotum na wszystko, tak? Wszędzie są ingerencje i tam również. Od tego roku, od wiosny, Paulina widzi jakieś takie dziwne iskierki w powietrzu, w słoneczny dzień. Jej oczy również pieką i łzawią, pomimo braku jakiegoś tam stanu zapalnego. Co tam jest z tymi oczami? To jest to, o czym mówiłam wcześniej, to jest to, że jej ciało nie nadąża za zmianami, które dzieją się w energetyce. One dzieją się szybciej.
w jakimś sensie jest odpowiedź ciała na to, że ona widzi coraz bardziej. Mózg jako organ trochę nie radzi sobie z innymi częstotliwościami, które jakby z trochę z innymi falami, które przechodzą przez jej umysł, przez jej fizyczność. Czyli to samo dotyczy również tego, że widzi czasami w ciemności rzeczywistość w takich pikselach, jakby falowała rzeczywistość przed jej oczami. Tak, to jest trochę tak, jakby jej dusza chciała jej pokazać Matrix, że jest to hologram, przyszła ze źródła, więc każdy, kto jest, przyszedł ze źródła, ma w sobie tę wiedzę i te informacje, tylko musi do niej sięgnąć w inny sposób niż sięgamy po informacje zazwyczaj. Sen Pauliny, w którym widziała piątkę szaraków i opisała nam tutaj taką scenę. Byłam w jaskini, gdzie mnóstwo znajomych mi osób siedziało i czytało coś z kartek. Ja nie chciałam niczego czytać i wypowiadać, więc istoty w postaci jakiejś rodziny podeszły i zaczęły się nad nią nachylać. Odczuwała to jako coś nieprzyjemnego, wtedy wytworzyła w sobie jakąś taką wibrację, która spowodowała odepchnięcie tych bytów. Co tam się wydarzyło w tym śnie? Kim były te istoty? To był sen, którego ona nie zapomniała, bo my wiele rzeczy, które dzieją się podczas snu, to mamy wymazywane. Ona zobaczyła scenę, w której przeniosła się do takiej rzeczywistości. Zobaczyła ludzi wokół, którzy wypełniają polecenia pisane im przez ich ingerencję. I zobaczyła siebie, która nie godzi się na tego typu manipulacje. Była jakaś taka próba zmuszenia jej do tego, żeby ona poddała się. Natomiast też ona jakby zachowała jakąś swoją świadomość siebie i ten atak odepchnęła. I tak się rzeczywiście wydarzyło. I dusza pokazała to, jak bardzo umie i potrafi bronić się przed atakami. A ten drugi sen z tą kobietą, która tym ubierała mięso ludzkie do kości i patrzyła na Paulinę, tak jakby chciała jej coś powiedzieć. Paulina miała takie odczucie, że ma dobre intencje ta kobieta. Co to było? To było wspomnienie z jej życia w czasie II wojny światowej. Widzę ją pomiędzy Francją, a trochę jest we Francji, trochę w Syrii. Jest pielęgniarką, tam jest znowu ze swoim twin flame'em. On jest rannym żołnierzem, jest pacjentem, który ma odcięte nogi. Kolan w dół, jedna noga jest urwana. Jakoś zakochują się w sobie. Natomiast ten mężczyzna jest jakby zbyt poraniony fizycznie i psychicznie, żeby myśleć o związku z nią. Ta kobieta, którą ona tam widzi, to jest interferencja, która spowodowała, że oni spotkali się w taki, a nie inny sposób i nie mogli być razem. On nie chciał być obciążeniem. A to poczucie w tym śnie, że ta kobieta ma dobre intencje, że chce coś jej powiedzieć, przekazać? Jej dusza w taki sposób próbowała jej pokazać informacje o tym, w jaki sposób działają interferencje w naszej przestrzeni. Bardzo za wiele spraw mogą być odpowiedzialne, jeśli im na to pozwolimy, jeśli nie jesteśmy świadomi. Ale chodziło o to, żeby ona się nie bała tego obrazu, który widzi. Dobra, a zerknij teraz na synka Pauliny. Paulina mówiła, że on jako małe dziecko był bardzo taki świetlisty, był takim promyczkiem. I w tym momencie ta relacja jest taka o tyle trudna, że nie ma do niego cierpliwości, cały czas krzyczy na niego. I ma takie poczucie winy, że jakby nie dała mu wystarczająco miłości wtedy, gdy był tym promyczkiem, takim świetlistym. Jak widzisz tą relację z synkiem tutaj? To nie Paulinę on irytował, tylko interferencje, które były do niej przypięte. To one były poirytowane też dlatego, żeby stworzyć taką, a nie inną sytuację, żeby oni teraz jakby nie mogli się dogadać, żeby w ten sposób manipulować zarówno synem, jak i Pauliną. Taki kontrakt na wejście tutaj w tę inkarnację podpisała zarówno Paulina, jak i jej syn. A widzisz syna faktycznie jako taką świadomą, świetlistą duszę? Tak. To całe programowanie, ta cała kontrola mentalna chce, żeby Paulina się obwiniała, żeby Paulina miała poczucie winy. To myślenie jest tak naprawdę formą ingerencji, ponieważ zarówno Paulina, jak i syn zgodzili się na tego typu doświadczenie. To się działo poza nimi. To właśnie dusza jej syna, która teraz mi się tutaj pokazała, pokazuje to bardzo mocno, że jedną z rzeczy, o które powinna zapomnieć, to jakimkolwiek poczuciu winy i że za każdym razem my jako kreatorzy możemy wygumkować swoje doświadczenia. Nie ma znaczenia, co się wydarzyło do tej pory, ponieważ w polu energetycznym my możemy użyć gumki, tak pokazuje mi jej syn, możemy to po prostu wytrzeć, wymazać.
z poziomu energetycznego i zaczynamy wtedy energetycznie od nowa, a to energetycznie od nowa ma wpływ na naszą fizyczność. To, co Paulina może zrobić, to swoją kreacją wymazać energetycznie to, co jej zdaniem było niewłaściwe. I kiedy to wymarza na poziomie energetycznym swoją wolą, kiedy nie będzie w ogóle o tym myśleć, kiedy też przestanie mówić, że była, że on ją irytował, że na niego krzyczała, to wtedy zacznie zmieniać się ta rzeczywistość materialna i oni niejako w swoim życiu staną się dla siebie innymi osobami, inaczej wibrującymi względem siebie. Dobra, to teraz przejdźmy do doświadczenia z rytuałem ayahuaski. Miało to miejsce 3 lata temu. I w trakcie tego doświadczenia, po zażycie tej substancji, miała takie wrażenie, jakby dotknęła źródła. I pyta nas, czy faktycznie to było źródło. I jeszcze w trakcie tego, w trakcie tej ceremonii prowadzący jakby ją wybili z tego stanu i wykradli całą tą pozytywną energię, której wtedy doświadczyła. Zobacz tą scenę, jak to widzisz. Z ayahuaską jest, widzę, że jest znowu tak jak ze wszystkim, czyli zależy. W przypadku Pauliny zadziało się tak, że ona podczas tego stanu jakby dezaktywowały się jakieś struktury w jej umyśle, w jej mózgu, które przez chwilę pozwoliły jej na taki jakby bezpośredni kontakt z jej duszą. Mogłabym to porównać jak ktoś, kto się zanurza w jeziorze, wchodzi pod wodę na chwilę, zanurzyła się we własnej duszy. To trwało chwilę, ponieważ taka też jest rola tych substancji, że one przede wszystkim nie każdemu pozwolą na taki stan. To zależy od struktury umysłu, to zależy od ingerencji, to zależy od tego, czy ktoś posiada duszę, czy nie, ale to też zależy od tego, jakie ma możliwości dotknięcia samego siebie, jakich ma kontrolerów. Więc równie dobrze może być tak, że ktoś nie dotknie niczego, dotknie jedynie na przykład istot interferujących, które będą podobały się za źródło, za duszę, to mogą być na przykład istoty świetliste, humanoidzi, ktokolwiek. I tak się bardzo często zdarza. W przypadku Pauliny ona dotknęła swojej duszy. Interferencje ludzi, którzy byli wokół, natychmiast to wyczuły i też wyczuły to, że ona nie kontroluje sama siebie, bo podczas takiego stanu też jesteśmy pozbawieni samokontroli, sami nie potrafimy się ochronić. Po prostu postanowili zaciągnąć jej energię dla siebie i bardzo ją wtedy wydrenowali. W pewnym momencie to jakby zobaczyła prawdziwe twarze tych postaci. To jest to ośrodek, jakiś znany ośrodek w Polsce. Zobaczyła po prostu twarze gadów wtedy w tej scenie. W przypadku tej ceremonii to nawet nie było ayahuasca, tylko to była jakaś polska wersja, słowiańska wersja tej rośliny o nazwie ruta. A jak w ogóle widzisz te dwie rośliny, ayahuaskę i obok ayahuaski zobaczysz też tą rutę? Jakie energetycznie widzisz te rośliny? Mają rzeczywiście podobne oddziaływanie. I tak jak już powiedziałam, zależy do kogo trafią. To jest tak jak wszystko. Wszystko, co ma rewers, kij, który ma dwa końce. W jakimś sensie dusze, które kreowały tę grę, wykreowały tutaj dużo podpowiedzi, dużo ukrytych kodów, kluczy, które są dla nas podpowiedziami, ale których my nie potrafimy rozszyfrować, ponieważ nasz umysł, który ukształtował Matrix, sztuczna inteligencja, my jesteśmy tak kształtowani, żeby nie umieć odczytywać znaków, które zostawiły nam tutaj w tej grze dusze. My się koncentrujemy na jakichś określonych przedmiotach w szkole, na jakimś posłuszeństwie, zdobywaniu ocen, mnóstwie rzeczy, które po prostu nie pozwolą nam czytać właściwie poprzez energię naszego serca, ponieważ my kształtując siebie tutaj w Matrixie jesteśmy odcinani od duszy i jesteśmy odcinani od siebie, od swojej energii serca. To jest cały proces socjalizacji tutaj człowieka w Matrixie. Takie rośliny w jakimś sensie miały pomóc nam otwierać się jako hologramy, jako umysły na coś, co jest nami na poziomie energetycznym. Dlaczego to nie działa i w wielu przypadkach jest niebezpieczne? Dlatego, że interferencje i cała sztuczna inteligencja w taki sposób zarządza nami, naszymi umysłami, że w momencie przyjmowania takich, a nie innych substancji my się otwieramy na coś, co pochodzi spoza Matrixa, co jest jakimś tam wyższym stanem świadomości, ale jednocześnie tracimy kontrolę. To jest dokładnie tak, jakby się przed nami ustawiała kolejka interferencji, które chcą wskoczyć w to miejsce, jakby jeszcze bardziej wykorzystać ten stan dla swoich korzyści. To jest też idealny stan, ta ayahuasca,
my się otwieramy tak naprawdę jeszcze bardziej na te interferencje, ponieważ otwieramy się na ten świat niewidzialny, jeśli nie mamy świadomości, jesteśmy tam bezbronni i chłoniemy takie interferencje. A zobacz jeszcze inne doświadczenie Pauliny, tym razem z grzybkami. Tam również miała takie poczucie, że dotknęła czegoś, z czymś rozmawiała, czy faktycznie dotknęła czegoś, jakiegoś świata duchowego. Tak jak w przypadku ayahuaski, ona się zanurzyła w swojej własnej duszy, bo akurat jej dusza ma takie predyspozycje i tak nią pokierowała do pewnego momentu, do kiedy mogła. Co w przypadku innych ludzi się rzadko też wydarza, bo zazwyczaj te ingerencje po prostu przychodzą znacznie wcześniej, to jest dla nich idealna pożywka. Ale tutaj w przypadku tych grzybków to raczej widzę coś takiego jak kalejdoskop. Jakby ona się w pewnym momencie znalazła w jakimś pomieszczeniu, gdzie były wyświetlane jej różne obrazy. W jakimś sensie tak ona dotknęła jakiejś sfery w sobie, która była dla niej niedostępna, jakichś wspomnień, spojrzała na siebie też z innej perspektywy, ale jednocześnie też wniknęło w jej przestrzeń kolorowe, potłuczone szkiełka. Nie pochodziło od niej. Paulina pyta, czy można przy pomocy roślin ułatwiać sobie połączenie z duszą, niejako przetrzeć szlaki? Można by było w sytuacji idealnej, gdybyśmy byli świadomi. Tak świadomi, żebyśmy nie pozwalali wtedy na interferencje. Wtedy z kolei, gdybyśmy mieli taką świadomość, nie potrzebowalibyśmy żadnych roślin. To jest to koło zamknięte. Paulina nie potrzebuje żadnych roślin, ponieważ ona może takie stany, głębsze stany, znacznie głębsze i czystsze, osiągać sama w sobie, jeśli dostatecznie zrozumie, ale poprzez odczucie, kim tutaj jest. Również 3 lata temu, być może w związku z tą ayahuaską, pojawił się problem skórny u Pauliny, wysypka na rękach, na ramionach i na twarzy. To jest efekt zaingerowania jej przestrzeni przez ludzi w trakcie przyjmowania tej ayahuaski. A jak widzisz kwestię migren, bardzo silnej migreny? Czy zaczął się ten problem około 4 lat temu w związku z rozstaniem z partnerem? Widzę implant w głowie, ale to jest też wspomnienie życia w Andaluzji, kiedy ona została pobita przez te kobiety. Od tego czasu cierpiała na jakieś silne bóle głowy. To był szok, w którym ona była i on się objawił w jej ciele bólami głowy. I rozstanie w jej przypadku, tak jak wtedy ona się rozstała z tym mężczyzną, efektem tego w jej ciele jest ból głowy. I taka reakcja jej ciała na rozstanie. Jeszcze króciutko zerknij na tą relację z tym mężem, z którym się rozstała. Od momentu rozstania jest też bardzo opryskliwy, nie możesz się z nim dogadać w żaden sposób. Jest to taka kokreacja, wynik ingerencji męża, ingerencji jej, którym zależy na tym, żeby w jej życiu była dysharmonia, żeby były negatywne emocje, ponieważ wtedy jesteśmy wrzucani silnie w nasz mental, łatwiej nami manipulować. Schodzimy bardzo mocno do tej rzeczywistości, która jest tutaj twarda, fizyczna. Jej świadomość mogłaby być taka, żeby SMS nie robiły na niej wrażenia, jakie pisze jej mąż, ale też, żeby w ogóle nie było w nim już potrzeby takiej ani innej kokreacji z nią. To teraz przejdźmy do oczyszczenia. Robimy skan całego ciała Pauliny, a ona sama usuwa te implanty. To jest implant w głowie, implant w tarczycy, implant w macicy. To jest też implant, który jest odpowiedzialny za to, że ona w trakcie aktu seksualnego jest zablokowana. I dusza też jej mówi, że ten implant sam by się rozpuścił, gdyby ona zbliżała się seksualnie z mężczyznami, którzy są godni jej energii. Nawet jeśli oni jej się podobają, to jest trochę tak, że dusza Pauliny ich oczyszcza. Tu nie ma równowagi. Widzę, że gdyby ona uprawiała seks z jakimś mężczyzną, który byłby na jej poziomie, to ona miałaby szansę rozpuścić w sobie te implanty. W jakimś sensie dusza je też zatrzymuje, dając jej taki komunikat, że to nie jest ten mężczyzna, to nie jest ta energia. I to są te implanty. Widzę też w nadgarstku jeden implant, w serdecznym palcu. Implant, który cały czas wiąże ją z byłym mężem. Jeszcze zerknij dobrze na cały obszar organów kobiecych. Czy na pewno jest wszystko wyczyszczone? Tak. Istoty świetliste. Mówiłaś, że jest jeden w brzuchu odpowiedzialny za ten ucisk tam?
tak, jest jedna istota świetlista w brzuchu i jest jedna istota świetlista, która przechodzi przez jej serce. Ta istota świetlista wywołuje w niej dużo takich wątpliwości dotyczących też tego, co ona ma robić. Bycie w takich emocjach, których ona nie chce i nie potrzebuje. Samą swoją obecnością wrzuca taki potencjał energetyczny do odczuwania tych emocji. Ta cała bogini, która kradnie energię seksualną, niech również ją usunie, niech wrzuci ją do portalu. Tak, dusza Pauliny mówi jej, że to ona żywi boginię. I mówi też Paulinie, żeby ona pamiętała o tym, dlaczego tutaj jest, o swojej kobiecości, która jest jak taki wielki wodospad. I jest czymś znacznie ważniejszym i większym niż kobiecość rozumiana w naszym systemie poprzez Matrix. Jest czymś więcej niż malowanie paznokci, zajmowanie się dziećmi, rodzenie dzieci. To jest coś, co jest źródłem. Dusza mówi, co jest źródłem, to jest w tobie, co bije jako źródło, że w tobie bije źródło. I dusza jej mówi, że nie potrzebujesz pośredników, żeby ze mną rozmawiać. Wsłuchuj się w bijące źródło, które jest w tobie. Też dusza jej pokazuje te ingerencje, które do niej przychodzą, do ona śpi, które zatrzymują się gdzieś tak w oddali, ponieważ jej dusza nie pozwala na kontakt i pokazuje jej to jako taki rodzaj świadomości. Niech pousuwa też wszystkie ingerencje związane z tą parą ludzi, która tam dokonała tego rytuału ayahuaski z nią. Niech oczyści się również swoją energetykę z wszelkich kontraktów, z całych tych niesnasek związanych z synem i wszelkie inne jakieś emocje, programy. Tak, ona mówi, że przede wszystkim usuwa taki kontrakt, w którym zgodziła się na to, że kobiecość przynosi cierpienie, że bycie piękną wewnętrznie, zewnętrznie, bo ona jakby dusza mi pokazuje, że to jest równoznaczne, bo tutaj standardy piękna, które są wyznaczane w Matrixie, nie mają często wiele wspólnego z rzeczywistością, bo gdybyśmy potrafili widzieć energetykę i duszę, to byśmy mieli trochę inne kanony piękna. Ona emanowała taką energią, że ktoś miał taki czy inny gust, po prostu chciał za nią podążać. Miała takie wcielenia, kiedy właśnie to była ta Andaluzja, kiedy ona się przekonała, że bycie kobietą odnajdującą swój płomień niesie za sobą zagrożenia. Również widzę też to wcielenie, kiedy ona zajmowała się tym rannym mężczyzną, też zakochała się w nim, a on nie czuł się i tak godny, żeby się z nią związać. Dlatego ona się zgodziła na taki kontrakt, żeby mieć pod kontrolą swoją kobiecość. I ona przede wszystkim ten kontrakt niszczy, usuwa wiarę w rolę, którą odgrywamy w Matrixie, żeby pamiętała, że jest to rola, na którą się umówiliśmy w tej grze, i ona skończy się w momencie, kiedy nie będziesz już jej potrzebować. Jeśli nie będziesz potrzebować męża, który pisze coś niemiłego, ta relacja się sama wypali, ponieważ oni nie będą mieli z kim rezonować. Dusza jej mówi, żeby ona szła za swoim głosem. Mówi, że ona dobrze wie w sobie, co chce robić. W momencie, kiedy przychodzą te wątpliwości, potrafiła te wątpliwości ściszyć tak jak radio. Ponieważ wiele tych pomysłów, które ona realizuje, oczywiście pochodzą od jej duszy, natomiast ona będzie się mierzyć z tym, że jest bardzo kreatywna, będzie miała bardzo dużo, może mieć dużo pomysłów i może być ta sytuacja, że ciało będzie w opóźnieniu reagowało na jej zmiany. Czy to był ten przekaz już główny od duszy, czy jeszcze coś dusza na koniec chciałaby tutaj dodać? Żeby Paulina z sercem szukała mężczyzny, który będzie godny jej energii, będzie godny. Dusza mówi, która będzie godny nas obu. To wcielenie ma wykorzystać na manifestację w Matrixie kobiecości, jakiej Matrix nie zna i nie rozumie. Kobiecości, która znacznie wykracza ponad to, co może zrozumieć i zawrzeć w sobie sztuczna inteligencja. Dusza mówi, że to jest dla niej podpowiedź na to wcielenie. Na początku sesji powiedziałaś, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona tutaj spotka tego swojego bliźniaczego płomienia. Jak to teraz wygląda? I dusza mówi, że to jest wtórne wobec tego, co ona ma sama w sobie przeżyć, że spotkanie czy niespotkanie bliźniaczego płomienia będzie efektem tego, czy ona będzie poprzez serce szukała mężczyzny, który będzie jej godny. Czy ona zrozumie do końca, o co chodzi w tym, że kobiecość, którą ona przyniosła ze źródła, której jest nośnikiem,
jest czymś znacznie potężniejszym niż to, co jest w stanie w ogóle Matrix powiedzieć i wymyślić na temat kobiecości, że to wykracza poza różne role, które znamy. To dusza pokazuje, że jest to kreacja, jest to emanowanie energią, która nie ma końca i której boją się różnego rodzaju istoty, o której marzą sztuczne boginie,